Gdyby tylko mogli, to by tam pozabijali wszystkich. Macie ojca Abrahama, nie przynoście wstydu. Żydzi mają Stary Testament, nie nowy. No oni będą patrzeć jest, na Księgę Estery. To jest Estery. ich problem, Andrzeju. I to jest ich problem, że oni mają cały czas Stary Testament. Prawda? Jesteśmy tutaj jak. Kandydatki do tytułu Miss Polski, prawda? Wychodzimy i, każde, i, i każda, każde z nas powie, no, chciałbym, żeby był pokój na świecie. Mm -hmm. <grym> Robią swoją y, polityczną robotę najlepiej, jak potrafią, natomiast swoją religijną, której nie odrobili 2000 lat temu, dzisiaj też nie odrobili. Najprostszym sposobem na zakończenie tego konfliktu, gdzie pewnie zakończyłby się z dnia na dzień, byłoby. Dzień dobry Państwu. Ledwo padły wody powodzi i wszyscy widzą obraz zniszczenia, to do tych naturalnych kataklizmów cały czas dochodzą te międzyludzkie, które powodują głębokie rany, a często przynoszą śmierć, wrogość na pokolenia. Kilka dni temu Izrael zaatakował swego północnego sąsiada, Liban Iran odpowiedział atakiem rakietowym, na który Izrael obiecał mocno odpowiedzieć, a konflikt w Strefie Gazy wciąż trwa i Właściwie w tym momencie mija rok od, od rozpoczęcia tego konfliktu. Co to znaczy dla wierzących ludzi? Czy jest to element wypełniających się prorosw, a może początek większej wojny? Dlaczego Izrael ma tylu wrogów? Na tej więcej pytań będziemy chcieli dzisiaj e, odpowiedzieć wraz z pastorem Andrzejem Siecińskim i pastorem Mariuszem Majkowskim. A ja nazywam się Marek Micyk. E, hasłem Izraela który był wypowiadany przy okazji tego ataku na południowy Liban, najpierw był to atak rakietowy, było hasło deeskalacja przez eskalację, czyli niejako uprzedzamy, atakujemy pierwsi i to sprawi, że będzie lepiej. Czy zgadzacie się z takim hasłem, czy faktycznie przez eskalację można deeskalować i czy jest w tym logika? No to może zacznę. Jeśli się popatrzy na historyczny przykład z tego, co zrobiły Stany Zjednoczone pod koniec II wojny światowej i w jaki sposób zakończyły wojnę z Japonią, to zrobiły eskalację przez. Des... Osiągnęły deeskalację konfliktu na Pacyfiku przez eskalację własnych działań w postaci zrzucenia dwóch bomb atomowych. I zarzuca się im to działanie. Ale też momentalnie yy, wojna się skończyła. Momentalnie wojna się skończyła, oczywiście zginęły dziesiątki tysięcy ludzi, ale prawdopodobnie dziesiątki tysięcy ludzi, zarówno Japończyków, jak i amerykańskich żołnierzy, zginęłoby podczas zdobywania kolejnych, kolejnych, kolejnych wysep, w których były umocnione pozycje japońskie. Czyli wyeskalowano przemoc tylko po to, żeby jak najszybciej wojnę zakończyć. Tutaj mamy też takie zapewnienie, że te działania Izraela, ja aż tego tak dokładnie obserwuję, nikt tam z nas nie jest obserwatorem, że mają, mają charakter taki wybiórczy, nie atakują obiektów cywilnych, nie atakują cywilów, tak osiedli ludzkich, ale atakują pewne konkretne, wybrane obiekty, wcześniej namierzone, właśnie obiekty Hezbollahu, który przez długi czas zadaje właśnie z terenu Libanu, y, ciosy Izraelowi, więc. A ludność cywilna jest ostrzegana, bo już wiemy, tak. że, że Izrael ma możliwości nawet wysyłania SMS-ów na konkretne komórki konkretnych mm -hmm. ludzi. Ludność cywilna mieszkająca w tych miejscach, gdzie są, gdzie są składy amunicji, jest ostrzegana, żeby jak najszybciej opuściła to miejsce, ponieważ no. tego miejsca się już nie da uratować. Nie oceniamy tego z perspektywy biblijnej czy z perspektywy nawet, nie wiem, jakiejś chrześcijańskiej, etyki, ale z jak gdybyśmy mieli spróbować? tak, znaczy tak. z punktu widzenia politycznego ma, mm -hmm. ma to sens, tak? bo w ten sposób, jeśli zniszczą wszelkie instalacje Hezbollahu, w tak? ten sposób też y, obniżą, jakby obniżą tą możliwość atakowania Izraela, to jest szczególnie tych terenów północnych, gdzie przecież Izrael musiał z tamtych terenów ewakuować tysiące ludzi, prawda? Więc z tego punktu widzenia ma, ma to sens. Punktu widzenia biblijnego, no, żadna wojna do końca nie ma sensu, i Pismo Święta nie popiera używania przemocy tak w jakiejkolwiek formie wobec drugiego człowieka, ale to są nasze przekonania. Jestem pacyfistą, pewnie jak też tutaj Wy koledzy, więc możemy. Ja, ja się deklaruję, że jestem. Tak, możemy, możemy tutaj mi, minąć się z pewnym takim nastawieniem wielu ludzi, którzy akurat nie będą popierali. Takiego sposób myślenia o, o świecie, jakim my reprezentujemy? Ja Wam powiem, że nasze deklaracje, y, jakkolwiek mogą być piękne, szczytne, wypływać z bardzo pięknych y, ideałów, nawet biblijnych, to one wszystkie y, mogą wziąć w łeb. Konkretnej, ekstremalnej sytuacji, w znajdziemy, w której znajdziemy się albo my sami, albo nasi bliscy. Już nawet nie mówię o wojnie, mm -hmm. ale mówię chociażby nie wiem, o wieczornym spacerze, prawda, gdzieś tam, gdzie nagle wyjdzie nam na drogę y, jakiś osiłek, jeden czy dwóch podpitych, prawda, i, i zagrożą Tobie, a najbardziej zagrożą żonie, mm -hmm. zagrożą dzieciom, twoim wnukom. I no to wtedy, jak z perspektywy Biblii, jakie i, mamy i wtedy, możliwości i wtedy, do i wtedy I wtedy co? Oczywiście zawsze można powiedzieć pomódlmy się, ale Z nimi. Ale, ale, ale znamy sytuację mhm. też i, i, że, że, że wielu Żydów w getcie się modliło y, o ochronę i ta ochrona nie przyszła, prawda? E, że wielu ludzi modliło się, szczerze będąc przekonanymi, że, że choćby u boku twego miało paść 10 tysięcy i dziesięć tysięcy, prawda, to ja Ciebie ochronię i się w tej intencji modliło i ta ochrona nie nadeszła. Czy więc chrześcijanin ma prawo do samoobrony w takiej sytuacji, czy też po prostu ma pozwolić, żeby jego żona, dzieci, yy, bliscy zostali tam, nie wiem, napadnięci, zabici? No, jakie są granice tej sytuacji? Gdy samoobrony? on będzie stał ze złożonymi rękoma. To jakieś konkretne teksty, bo na logikę, tak jak to wyprzedzające uderzenie, mm -hmm. które w historii Izraela już miało miejsce wcześniej, bywały takie momenty e, historycznie, gdzie Izrael pierwszy atakował, bo i tak wiedział, mm -hmm. że za chwilę będzie. Konflikt, więc w tej logice międzynarodowej, militarnej to ma sens, ale jak w tych realiach tych codziennych, ale tak znowu, tak na Biblii, tak z perspektywy całego, całego przekazu i szczególnie tych nauk nowotestamentowych, bo my czasem lubimy sobie wziąć jedno ze Starego Testamentu, a później drugie z nowego, całościowe spojrzenie na Pismo Święte i prawo do obrony tej naszej osobistej. No, Czyli, jeśli by nie bylibyśmy tutaj takimi a, jakimiś fundamentalnymi chrześcijanami, byśmy powołali się na słowa Jezusa, który mówi o tym, żeby nadstawiać, prawda? Drugi policzek. No to w tym momencie wydaje się, że Izrael y, zaatakowany powinien jakby pozwolić y, na, nie wiem, na dalsze ataki, albo też przynajmniej na ten atak nie odpowiadać, tak? ale no Wiemy, że tak nie będzie, wiemy, że to jest, to jest niemożliwe. Na taki ja rakiet myślę, że... Hamasu, tak, na przykład, nie włączyć swojej, tak, swojej żelaznej kopuły, ja, pozwolić, żeby wszystkie rakiety uderzyły tak, w ulice, tak, w mieszkania, tak, prawda? Ja, bo taktuję, nadstawimy im drugi policzek. Tak, ja traktuję no, to. Powiedzcie, Jezusa, w... powiedzmy, tych słów. Gdy, bierzemy, gdy bierzemy indywidualne relacje, to ma sens, tak? Ktoś cię krzywdzi, ciebie jako człowieka, jako, jako Marka czy Andrzeja to ty rzeczywiście masz możliwość takiej czy innej reakcji. Być może masz możliwość nadstawić drugi policzek. Tutaj mówimy o, o, o państwie, prawda? O konkretnych narodach, które, które są atakowane. Ja bym tak nie, nie przykładał tego tekstu bezpośrednio, i powiedział, że w takim razie, skoro jedna jedna jest atakowana, to musi nadstawić drugi policzek i te wszystkie ciosy, te wszystkie rakiety przyjmować tak? na, na, na swoje terytorium. To jest trochę podobna sytuacja jak sytuacja na Ukrainie, tak obecnie wiemy, że na początku Ukraińcy prowadzili działania typowo defensywne, bronili się i to mieli prawo bronić się na swoim terytorium, tak? Nawet jak otrzymywali broń z zachodu, to tylko mogli atakować jakieś cele rosyjskie już na swoim terytorium. Ale wiemy, że to nie przynosiło efektu, zażądali możliwości atakowania pewnych obiektów wojskowych poza granicami Ukrainy stamtąd gdzie istniało konkretne zagrożenie. To jest bardzo podobna sytuacja. Te instalacje właśnie Hezbolachu sprawiały, że ludność cywilna nie miała po prostu życia tam na północy Izraela i stąd właśnie taka radykalna odpowiedź. To są niezwykle trudne tematy. To są a ja Biblii nie chciałbym. A ja bym Biblii nie chciał do tego podejść. Na przykład w Księdze Wyjścia, 22 rozdział 2-3 są takie słowa. Jeśli złodziej zostanie przyłapany na włamaniu i zostanie uderzony tak, że umrze w domyśle przez właściciela, Także umrze, nie będzie winy za jego śmierć. Ale jeśli się to zdarzy po wschodzie słońca, będzie jego wina za jego śmierć. Innymi słowy, ponieważ mamy noc, a więc szczególne warunki, trudność, trudność rozpoznania skali ataku, trudność rozpoznania twarzy, prawda? Yy, więc yy, można powiedzieć, że jeszcze przerażenie nocą osoby zaatakowane jest większe niż za dnia, kiedy jest w stanie realnie ocenić sytuację i skalę zagrożenia, prawda? Jest dozwolone, że w ramach obrony, nawet jeśli jest to tylko atak złodziejski. Ale skąd wiesz, czy jest to tylko atak złodziejski, a nie również atak na życie i, yy, i zdrowie twoje i twoich bliskich? Zaatakowane ma prawo bronić się tak, że nawet może. Y, zabić i nie będzie za to ponosił winy. Gdyby natomiast zrobił to o wschodzie słońca, kiedy można dużo lepiej ocenić sytuację, kiedy widać, kto atakuje, co ma w rękach i tak dalej, wtedy gdybyś to zrobił, innymi słowy, gdybyś użył środków <laughs> ostatecznych, prawda, może nawet przekroczyłbyś granicę obrony z koniecznej, będzie więc jakaś Twoja w tym momencie wina. Ten tekst pokazuje, że można się, przynajmniej w Starym Testamencie, było bronić. No i na szczęście mamy trochę szerszą perspektywę, bo idąc tym tropem, no to w nocy można komuś przyłożyć, a w dzień już nie bardzo. Więc to, to my, jako chrześcijanie i jeszcze uważający siebie, że żyjący w czasach końca, tuż przed przyjściem Jezusa, wierzę, że nasza etyka, zrozumienie tekstu, ta moralność powinna być dużo wyżej niż w Starym Testamencie. Ale co jest nieetycznego w obronie swojego mm -hmm. życia, zdrowia i swoich bliskich? Um, nie, nie chodzi stricte o obronę, natomiast o pewne nastawienie, gdzie w, w tym momencie, um, bazując jedynie na tekście Starego Testamentu, na mm -hmm. który, polemika Jezusa z uczonymi w piśmie: oko za oko, ząb za ząb. No, my dzisiaj wiemy, że byłoby to sprawiedliwe. Natomiast Jezus mówi: Pójdźmy nieco dalej. Więc nie możemy jedynie bazować na tekście, który mówi o tym, że można mieć niewolników, jak należy traktować obcokrajowca. To Pan Bóg na pewnym etapie uczył swój lud sprawiedliwych praw i pięknie, że je dał. One i tak były wiele wyżej niż prawa okolicznych narodów. I ja osobiście wierząc w ten pacyfizm, doceniając na przykład mistrzostwo pierwszego kroku pastora Mariusza, który jak trzeba, to wchodzi w sytuacje konfliktowe i się nie boi, bo mówi, jak, jak z tyłu mnie nie podejdą, tak, to to będzie dobrze. To, ja to z przodu to, się nie dam. To, się, i, no. Bardzo to sobie cenię. Natomiast uważam, że taką naszą wszelkim Dążeniem powinno być nie rozwiązanie siłowe, ale rozwiązanie to serca, rozwiązanie to według jezusowej miłości. Ja przypomnę jeszcze jeden tekst z Nowego Testamentu, tekst Pawłowy. Paweł mówi: O ile to możliwe, się to tak. tylko od Was zależy, ze wszystkim pokój mieć, Więc jeśli to ode mnie zależy. Ja nie stwarzam konfliktu. Ale jeśli nie zależy od Ciebie, bo druga strona dąży do konfliktu, tak. chce znaczy, tego konfliktu, znaczy, atakuje Ciebie i Twoich bliskich. Uważam, że jako jednostka mam prawo się bronić, tak? natomiast miał, miałbym dylemat, czy będąc y, Polakiem w przypadku konfliktu, miałbym dylemat, gdybym musiał brać broń do ręki i powiedzmy służyć w armii tak? i strzelać do ludzi, którzy są moimi. Program. aczkolwiek nie miałbym dylematu, gdybym bronił indywidualnie swoich bliskich, swoją rodzinę, tak? więc może to jest jakaś, jakaś sprzeczność, może jakiś kąt we mnie, ale to troszeczkę tak jak, wiecie, z karą śmierci, brałem udział w różnych dyskusjach i przy... raz byłem zwolennikiem kary śmierci, drugi raz byłem jej mocnym przeciwnikiem, to wszystko zależało od tego, jakie, jak, jakich wydarzeń byłem świadkiem, tak? Więc myślę, że tutaj podobnie, co innego dyskusja teoretyczna, kiedy sobie siedzimy, nie jesteśmy zagrożeni, a co innego, gdybyśmy znaleźli się chociażby w skórze, chociażby w obywateli Izraela, prawda? Tego małego państewka. Tak na marginesie tej kary śmierci, którą wspomniałeś, pracowałem w tym tygodniu nad taką informacją, którą redagowałem do znaków czasu. Przy okazji polecam, mhm. czytajcie znaki czasu, e, o tym, że właśnie niedawno w Japonii Ostatecznie uniewinniono pewnego Japończyka skazanego na karę śmierci w 1968 roku za, za czterokrotne morderstwo i spędził w celi śmierci 46 lat. Mm -hmm. Zwolniono go w 2014, bo okazało się, że dowody były dęte, podrabiane, podrzucane, a on sam był bity i zmuszany do przyznania się do winy. Ale pomimo tego były jeszcze tam dalej procesy, i dopiero teraz go do ostatecznie uniewiniono. To tak na marginesie. Tak, tak. Ja, ja jeszcze... Dlaczego można być raz przeciw, a raz za? W taki sposób bardzo prosty. Chcę nakreślić taką sytuację geopolityczną Izraela. Mamy państwo Izrael wielkości województwa lubelskiego, tak? Mniej no, więcej. Mazowieckiego, niewielkiego. mazowieckiego tak. Bardzo niewielkie. Z jaką ilością baterii, Marku, obecnie? Jakieś 10 milionów. 10 milionów ludzi. Wysepka Żydów na Morzu Arabskim, gdzie masz na około nie wiem, 250 milionów Arabów. Tak? Więc troszeczkę to pozwala nam zrozumieć jakieś takie może przewrażliwienie. Z małym wyjątkiem y... Libanu, gdzie jedna trzecia to chrześcijanie. Tak. tak I to, że czasami. No, w... Także w mojej ocenie reagują może nieadekwatnie do pewnych sytuacji, bo też mi się nie podobały, nie podobało mi się wiele działań Izraela, chociażby w gazie, to co też ostatnio mogliśmy obserwować. A jeszcze bardziej ostatnio, sprzed kilku tygodni, z perspektywy szpiegowskiej, wywiadowczej, akcja z wybuchającymi pagerami, no, została okrzyknięta jako, jako hit tego, co udało się osiągnąć służbom izraelskim, czyli kilka tysięcy małych urządzeń elektronicznych, które Hezbollah próbował, czyli organizacja terrorystyczna działająca w ramach Libanu i pomimo tego, że Liban jako kraj nie autoryzuje działań Hezbollahu, ale w jakimś wymiarze ten Hezbollah tam sobie działa. Chcąc przechyczyć Izrael, nabyli takie trochę starożytne urządzenia, a żeby tak nie naprawdę, być namierzonymi. Tak, a tak naprawdę to Izrael im je sprzedał. <noise> I podłożył tam małe ładunki wybuchowe, które w pewnym momencie w jednym momencie odpalone, zabiły od kilkunastu do trzydziestu kilku osób, raniły około 3000. Osób wielkie spustoszenie w tych szeregach Hezbollachu, ale również zabiły wiele postronnych, cywilnych ofiar. I, i w tym momencie, no, w tych dyskusjach takich, ale sprytni przebiegli, no ale to zrobili, no ale gdyby to się stało odwrotnie, gdyby to Hezbollah podrzucił Izraelowi jakieś tam pudełeczka wybuchające, no to oczywiście byłoby dużo większe oburzenie. Czy, czy nie ma w tym jakiejś moralności kalego, że jak. Ci nasi, tamtych, to jest lepiej niż jak tamci e, naszych. I ja też zaznaczę, że e, nie mam wątpliwości, że jest nam mentalnie bliżej do Izraela, bo bazujemy na Biblii, Stary Testament, przykazania, prorocy. E, natomiast Islam jest dla nas religią taką wrogą, wrogą poboczną. E, i w naturalny sposób nasza tendencja jest skłania się do Izraela. Ale wracając do tej mentalności Kalego, czy nie jest tak, że no, jak nasi wycięli numer tamtym, to jest lepiej niż jakby było odwrotnie? To znaczy. Nie sądzę, żebyśmy w ocenie tej kwestii my mieli tu reprezentować jakąś mentalność Kalego. Jeśli jakby w stosunku do nas ten ewentualny zarzut stariasz. Że jesteśmy gotowi bronić Izraela, ale tamtych nie. Bo chyba nikt z nas, każdy z nas jest za tym, żeby był pokój. Prawda? Jesteśmy tutaj jak, jak e, e, kandydatki do tytułu Miss Polski. Prawda? Wychodzimy i każdy i każda, z nas powie: No, chciałbym, żeby był pokój na świecie. Prawda? My, my go chcemy w naturalny sposób, bo jesteśmy chrześcijanami, bo jesteśmy pastorami. Wolimy, jak ludzie się ze sobą komunikują, pokojowo istnieją, a nie się ze sobą biją, walczą i prowadzą wojnę. Ale co innego nasze chciałbym, a co innego pewne realia. Z, z punktu widzenia pewnych realiów, gdyby tak, wyjść z siebie i próbować to ocenić troszeczkę świeckim okiem, ale też okiem nie tyle moralisty biblijnego, co świeckiego etyka to z jednej strony mamy organizację terrorystyczną, która y, próbuje swoją wrogość wobec Izraela, nie mogąc go znieść. Gdyby mieli tylko taką możliwość, zmietliby go z powierzchni ziemi, ekstermi eksterminowaliby tę ludność, by ich tam wszystkich, prawda, nie mówiąc o tym, że w, w, w gronie tych, tych narodów, na przykład, nie wiem, działalność Hitlera w czasie II Wojny Światowej i nazistów, wcale nie jest taka Taka, y, powiedziałbym, cenzurowana. Tak? Więc gdyby tylko mogli, to by tam pozabijali wszystkich. Ponieważ nie mogą pozabijać wszystkich, to, to, to podkładają bomby w autobusach, prawda? Gdzie Wie, giną? Wjeżdżają, wje, wjeżdżają w dzieci, w młodzież, w starcy, w kogokolwiek, prawda? żeby tylko zginęło jak najwięcej Izraelczyków. Porywają Izraelczyków, torturują, gwałcą, y, robią to wszystko. Izrael. W swoich działaniach takich rzeczy nie uprawiał. Natomiast jeśli już, to nie uderza na ślepo, ale jak jest jakiś budynek i na trzecim piętrze są w tym budynku cywilnym zgromadzeni dowódcy Hezbollahu, to atakuje trzecie piętro. Nie czwarte, nie drugie, atakuje trzecie. prawda? Żeby zginęli tylko ci, co mają zginąć. Mogą zginąć osoby postronne jakieś, ale Izrael próbuje to niebezpieczeństwo ograniczać. Tutaj sprzedał pejdżery komu? Przez oczywiście pośredników. Oni się też nie przyznają do tego, to my tak zakładamy. Ale dotarły one do tych, którzy stanowili wyższą kadrę dowódczą. Nie do przeciętnych, do zwykłych yy, członków Hezbollahu. Nie do cywilów. Jeśli jakiś cywil zginął przy tej okazji, to tylko dlatego, że stał za blisko Zabezpiec. tego, który yy, tę który, yy, no, yy, <coughs> działalność terrorystyczną prowadził. Więc. Myślę, że trzeba mimo wszystko dostrzegać, y, powiedziałbym, ślepą agresję nienawiść. Tak, y, wynikającą z nienawiści od pewnej agresji celowanej i to agresji będącej odpowiedzią na tamtą ślepą agresję odpowiedzią albo też uprzedzającym uderzeniem bo jeżeli wiem, że ci ludzie, jako kadra dowódcza w tym momencie właśnie niczym innym się nie zajmują, tylko debatują, gdzie, w które osiedla izraelskie jakimi rakietami uderzyć. A jak nam to trudno zrozumieć, to chcę, za, chcę zasugerować, żebyśmy się przyjrzeli trochę naszej własnej polskiej historii. I nie wiem, czy wszyscy sobie zdajemy sprawę, ale bodajże w, na początku lat 30. bardzo poważnie w polskim przywództwie politycznym i wojskowym. Wtedy jeszcze żył marszałek Piłsudski, rozważano uprzedzający atak na Niemcy, który miałby położyć kres już mocno podnoszonym głosom w Niemczech, że trzeba się na nowo dozbroić. Polacy wiedzieli, że to może im zagrozić. Bardzo realnie rozważano uprzedzający atak na Niemcy. Chyba tylko dlatego tego nie mhm. zrobiono, że Francuzi nie do końca byli Czyli gotowi. To był taki atak uprzedzający, z tym, że mówię, no on, on budzi pewne, pewien taki moralny sprzeciw dlatego, czy że... Czy dzisiaj wiedząc, co Niemcy zrobili, mhm. czy wiedząc, co Niemcy zrobili nam, czy, czy bylibyśmy gotowi do takiego moralnego, no, mhm. powiedziałbym, podważania prawa ówczesnych władz, gdyby do tego doszło? To, to jest tak Pewnie wtedy, Gdyby Gdyby to wtedy na linii... w obliczach świata bylibyśmy jako agresorzy. Gdyby doszło na linii powiedzmy, wojsko-wojsko, tak? Tutaj hmm. mamy no, jednak ten atak hmm, dosyć sprytny, prawda? Bo, bo za, przy użyciu jakiejś tam zaawansowanej techniki przecież już nawet. Ale to było wojsko -wojsko. no, tak, wojsko-wojskowe. No, tak, wojskowy atak na to Tak, by tak, oni gdzieś tam byli w swoich rodzinach, byli na sklepach, na bazarach i dużo osób zostało rannych po stronie. więc to może budzić pewien. Pewien, tak, pewien moralny sprzeciw. Wojna w ogóle budzi moralny sprzeciw, i jak ją tutaj usprawiedliwić? Jak ją usprawiedliwić, tak. I o ile tutaj twoje argumenty, Andrzeju, no, są dość trafne, to w kontekście rok trwającej wojny w strefie gazy, gdzie zginęło 33 tysiące ponad palestyńczyków, a mniej więcej jedna trzecia to dzieci. Wśród ofiar jest około 500 medyków i ponad 200 pracowników organizacji pomocowych. No, zginęli ewidentnie z rąk armii izraelskiej. Czy to cierpienie cywilów nie jest niewspółmierne do tych państwowych ambicji? I racji, i siły, którą musimy pokazać, i tej deeskalacji, która sprawi, że będzie wreszcie spokój. Czy nie ma jakichś lepszych sposobów, takich mądrych, biblijnych, które narody mogłyby użyć, żeby zaistniał pokój? No, ale po pierwsze, yy, mamy do czynienia nie tylko w z konfliktem politycznym między Izraelem a Hamasem w Strefie Gazy, ale też mamy Izrael, czyli Żydów. Na, oczywiście nie wszyscy są religijnymi Żydami, bazującymi na piśmie świętym Starego Testamentu, a z drugiej strony mamy, mamy yy, Palestyńczyków, Hamas, sunnicki, muzułmański, islamski. I jaką by mieli mieć niby wspólną religijną podstawę, by do, do, dochodzić do, do czegoś. Oczywiście są ofiary, nie usprawiedliwiam wcale, nie podoba mi się to, że, że, że tyle ich jest, natomiast najprostszym sposobem, najprostszym sposobem na zakończenie tego konfliktu, gdzie pewnie zakończyłby się z dnia na dzień, byłoby wydanie tych kilkudziesięciu osób jeszcze, które przetrzymują zakładników z października, z 7 października. Dlaczego Hamas robi to, widząc determinację Izraela, który tam wysadza kolejne tunele, prawda, szukając swoich y, zakładników. A często ich nawet y, trafiając y, w Wysadza podstukami. kolejne tunele, y, przy okazji giną y, y, ludzie, również cywile. Ale widząc tę determinację, dlaczego Hamas robi to własnemu narodowi, że nie wyda, bo to nie są wojskowi, których porwał, cywile? W tym widzę tę determinację. Myślę, że gdyby porwał paru wojskowych, którzy są gotowi na to, żeby swoje życie położyć za swój kraj, to Izrael nie robiłby czegoś takiego. Ale tam porwano w brutalny sposób. Mm -hmm. cywilów i no, wymordowano w brutalne w sposób. Izraelu są wobec władzy, która jest oskarżana właśnie o to, że ich działania te militarne, które nie skłaniają do negocjacji w żaden sposób, że one przyczyniają właśnie jeszcze dalszych cierpień, a może i potencjalnej ostatecznej śmierci tych zak zakładników. Więc Izrael wewnętrznie jest bardzo podzielony. To nie jest jakiś monolit, że tam wszyscy poszli e, i za premiera będą e, życie oddawać. Tam wewnętrznie jest e, bardzo duży zgrzyt. No, niemniej jest. W perspektywie tak. tych kilku miesięcy, kiedy rozmawialiśmy ostatnim razem na temat Izraela, widzę jak pewną taką hmm. zmianę myślę, że patrzenia nawet całego świata, i myślę, że to, to jest cenne, że potrafimy trochę inaczej postrzegać rzeczywistość. Czyli znaczy problem jest mój, stary jak świat, tak? bo to nie tylko powstanie państwa Izrael w 1948 roku, choć z pewnością, prawda? Kiedy. Izrael po XIX wiecznej nieobecności, tak? Kiedy już tamtejsza ludność zamieszkująca na terenie dawnej Palestyny jakby nie pamiętała obecności Żydów, nie pamiętała przynajmniej państwowości żydowskiej, tak? Która gdzieś tam się skończyła w II wieku <grym> naszej ery. I nagle właśnie poprzez ruch sionistyczny, który sprawia, że Żydzi zaczynają wracać z całego świata, a w końcu dochodzi, no już po wojnie, myślę, że to taki był też ukłon, prawda? W stronę państwa Izrael, które tak wiele wycierpiało, do utworzenia państwa Izrael. I tu tam, wydaje mi się, że nie wszystko mądrze rozwiązano, tak? dlatego że właśnie były te enklawy, te państwo Izrael, enklawy palestyńskie, więc to już było zażywie konflikt. Wiadomo, że to nigdy nie będzie dobrze, kiedy będą istniały. Enklawy innego, wrogiego państwa na terytorium i innej Narodowości prawda? bardziej wrogiej. Narodowości, tak wrogiej. Więc tutaj. I tego nigdy swojego. nie rozwiązano. Były propozycje, nawet chyba przed 1948 rokiem były takie propozycje, żeby to jakoś rozdzielić, tak, żeby, nie wiem, umieścić Palestyńczyków w jakiejś jednej części konkretnej tamtego terytorium, powiedzmy, Palestyny, a w tą część dla Izraela. No nie udało się tego rozwiązać i tego chyba się już nie uda rozwiązać. Jak długo będzie świat istniał, Jezus, który przyjdzie, ten problem rozwiąże. Nie tylko tej wojny, ale wszystkich wojen. A gdybyśmy tam się bardzo daleko, no to jest konflikt synów Abrahama, tak? A być może, gdyby się udało zrealizować to, to porozumienie Abrahamowe, nawet chyba mówi się teraz tak, o, o tym przymierzu Abrahamowym, i tam kilka państw. Już tym uczestniczy, bo zobaczcie. Emiraty Arabskie próbowały stworzyć takie. Tak, tak Ale patrzcie, Ale... na przykład, patrzcie na postawę Jordanii obecnie. Tak? Przecież wiemy, że Jordania brała udział we wcześniejszych konfliktach. Chyba w tej wojnie sześciodniowej, tak? Jordania była z, z Syrią, z Egiptem i wspólnie atakowali Izrael. Nie wiem, jak w późniejszej wojnie, w PUR, jaką zajęła postawę Jordania. Ale obecnie Jordania jest krajem, który zachowuje się bardzo fair wobec Izraela. Nie angażuje się w te konflikty. Nawet wiemy, że kiedy leciały drony i rakiety, to nawet wojska, wojsko, lotnictwo jordańskie Pomagało. przechwytywało, strącało, pomagając Izraelowi. Tutaj być może dosyć ważna jest tutaj polityka Stanów Zjednoczonych. Ja tutaj nie chcę wchodzić na tematy polityczne, ale my wiemy, że że oni nie przyjmują takiej postawy tylko wyłącznie z jakiejś sympatii do Izraela, ale z tego powodu, że otrzymali bardzo mocne wsparcie finansowe od Stanów Zjednoczonych i dzisiaj ta postawa Jordanczyków wobec Izraela jest zupełnie inna niż kilkadziesiąt lat temu. Być może udałoby się drogą dyplomatyczną też te konflikty tam z Syrią, z, z Egiptem, nie wiem. Z, przede wszystkim z palestyńczykami, załagodzić. Czy według was jest to wojna religijna, patrząc na ten początek, Abraham, synowie, mm -hmm. e, syn obietnicy, ten, który miał być i syn z ciała, którego Abraham spłodził, bo, bo, bo coś chciał osiągnąć e, i to się toczy, jak widzimy do, do dziś, czy jest to wojna religijna, a Izrael ma jakąś swoją szczególną rolę wybranego narodu <grym> i, y i dlatego tak jest przymierzenie sił ciemności? Niektórzy chrześcijanie tak patrzą na tamte y wydarzenia? Czy jest to y jedynie wojna polityczna, gdzie Amerykanie mają swoje satelickie państwo w postaci Izraela chcą kontrolować okolice, bo jest dużo ropy naftowej, więc inwestują w swoje partnerstwo. Y y jak na to patrzycie? Czy, czy jest to wojna religijna, duchowa? Czy stricte polityczne? Z perspektywy biblijnej, każda wojna, która się dzieje na świecie, żeby nie wiem jak najbardziej polityczna i z powodów politycznych wszczęta i prowadzona, czy ekonomicznych, czy o złoża, czy o cokolwiek, to każda wojna tak czy tak jest wojną duchową, bo jesteśmy wszyscy na tej ziemi uczestnikami wielkiego boju, o którym mówi Księga Apokalipsy, 12 rozdział. I wielkiego boju, który toczy się o każdego człowieka, o którym jest mowa w szóstym rozdziale listu do Efezjan. Czy nie wiecie, że bój toczymy nie z krwią i z ciałem, nie z ludźmi, chociaż nam się może wydawać, że walczy człowiek z człowiekiem, państwo z państwem, naród z narodem, Hezbollah, Izraelem, prawda, i jeszcze Hamas na dokładkę? Tam jest powiedziane, bój toczymy nie z krwią i z ciałem, nie z ludźmi, ale z nadziemskimi władzami, ze zwierznościami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. I dlatego przywidziejcie całą zbroję Bożą. Um, więc w tym aspekcie jest duchową jest każda wojna. Jest ktoś przeciwnik Boży, który na tym świecie jednych ludzi napuszcza przeciwko drugim. To dlatego jesteś pacyfistą. Ja w sumie też, ty w sumie też, ponieważ wiemy, że cokolwiek by się nie działo, to po prostu ktoś mistrz marionetek w przestworzach niebieskich szatan po prostu pociąga za sznurki, by jednego napuścić na drugiego, prawda, by na, na ziemi ciągle panował, pa, pa, panował niepokój, panowała wojna, by ludzie nie myśleli o Bogu, nie myśleli o Chrystusie, a więcej, żeby to wszystko złe, co się dzieje, jemu przypisywali, bo Boże widzisz, a nie grzmisz. Czy ja Odwracać uwagę ludzi i, i ponieważ dziś wielu ludzi yy, nawet jeśli wierzy w Boga, nie wierzy w szatana. Stąd wszystko złe, co się dzieje na świecie, są gotowi przypisywać Bogu. Z tego punktu widzenia, to można powiedzieć, jest wojna duchowa też. Ale dla Izraela, który jest państwem świeckim, mimo wszystko, państwem świeckim, dla niego jest to uh, wojna y, polityczna, w którym walczy o swoje przetrwanie. Być albo nie być. Oby, być albo nie być. być, bo wokół siebie ma narody, które czy też organizacje, które w swoich, powiedziałbym, konstytutywnych Zapisach mają zniszczenie Izraela, nie tam ułożenie się, dogadanie się, zniszczenie Izraela dla Irańczyków, którzy włączyli się w konflikt, dla Hezbollahu. To, są, to, to moim zdaniem to też jest wojna polityczna, tyle tylko, że oni próbują to jeszcze ubierać w religijną retorykę. I korzystają ze z własnej religii dla mobilizacji swojego, swoich ludzi do tej walki. Bo religijnie zawsze ktoś, prawda, jak jest religijnie tam podkręcony, to z większym oddaniem walczy. Religia jest wykorzystywana tutaj. To jest może jedno i drugie. Jest takie pomieszanie. Trudno tam to tak czysto zakwalifikować, czy to jest wojna religijna, czy polityczna, bo nie ma chyba gorszej kombinacji, jak właśnie połączenie religii z, z polityką. To jest wtedy już taka uzbrojona beczka w prochu, tak? Więc my to widzimy chociażby z historii chrześcijaństwa i konfliktów w łonie samego chrześcijaństwa między katolikami, a protestantami, prawda, które są motywowane religijnie, ale tam jest przecież cała masa polityki, walki o wpływy, walki o pieniądze i to samo ma tam miejsce, przecież wiemy, że chociażby Izrael, tak? i te kraje ościenne to są kraje, gdzie, które przeżywają różmi kryzys chociażby wody, tak? I nawet kiedyś pamiętam mówiono, że gdy dojdzie do wojny, to być może to będzie wojna o wodę, bo Izrael ma dostęp do jeziora galijskiego, ma tą skromną rzekę Jordan, a Syria jest w o wiele gorszej sytuacji, zwłaszcza jaką odsunięto od wzgórz Golan, tak? Więc jest to taka właśnie kombinacja religii i polityki. Ja cały czas też słyszę w, w nieraz rozmowach y, ludzi, że no przecież Żydzi czują, że to jest ich ziemia y, dana im przez samego Boga. To jest święta ziemia Izraela, tak? Tu ich Bóg w tym miejscu postawi. Ale mówię, z punktu widzenia świeckiego, nie było ich tam przez 19 wieków i można na nich patrzeć jako na intruzów, którzy Pojawili się w 1948 roku, bo właśnie wielka polityka światowa stworzyła Państwo Izrael, tak? Więc teraz ci ludzie, którzy tam mieszkają są, pamiętasz nasze, nasze rozmowy z Arabami w Ziemi Świętej, którzy mówili, zaraz tutaj ich, ich nigdy, nigdy nie, nie, nie było. było. Tu jakaś świątynia była nie absolutnie szukają już tyle wieków, nic nie mogą znaleźć, więc oni jakby próbują wykreślić obecność Izraela kiedykolwiek w historii. W tym miejscu świata. Z tak? Te radykalizmy się tam naprawdę ścierają ściera, w, w takim nawarcji, wymiarze, jaki widzimy. No i niestety ten Bliski Wschód y, y, z, z, tym, z tą wysepką Żydów tam, właśnie w samym centrum, otoczony krajami arabskimi. A tutaj to, co Andrzej wspomniał, mamy tutaj zaangażowanie Iranu i tego elementu nie było chyba wcześniej. To były zwykle te kraje ościenne atakowały Izrael. Tutaj mamy dalekiego, oddalonego chyba o tysiąc kilometrów, bardzo bogatego sponsora, dodam jeszcze i państwo atomowe, a to jeszcze w sytuacji bardziej... Potencjalnie, No właśnie, jak to działa, że jest Iran oddalony Wspierający Liban albo przynajmniej Hezbollah, czyli tą bojówkę, która atakuje Izrael, a wokół jest Jordania. No Syria powiedzmy, że teraz jest wyłączona z działań, bo wewnętrznie skonfliktowana, ale przecież jest i Irak, i Egipt, są kraje Półwyspu Arabskiego, Arabia Saudyjska, wielka, potężna, nie wspierają Hezbollahu. Na czym polegają te konflikty wewnętrzne w islamie? Czy to ma jakieś znaczenie? To jest z całą pewnością, bo pamiętajmy, że tam dochodziło i dochodzi do konfliktów między krajami arabskimi, czy nawet między grupami wyznaniowymi na terenie danego kraju. Przecież ten wyraźny podział na szyjtów i, i, i sunnitów, tak? No, chyba w Iranie mamy przewagę szyjtów, tak? No, a wiemy, że przed sunnici uważają szyjtów za za tego rodzaju jest taki nieczysty islam, tak? i też dochodzi do poważnych walk. Przecież ta wielka wojna między Iranem i Irakiem, ona była też motywowana religijnie, i tam walczyliż Arabowie z Arabami, muzułmanie z muzułmanami, zginęły miliony, miliony osób, tak? więc nie tylko tak jest, że oni wszyscy są zgodni, atakują Izrael, oni są też skonfliktowani między sobą i być może Hmm, właśnie dlatego też różne opcje islamu hmm. zajmują różną postawę wobec państwa Izraeli, szczególnie państwa bogate. Państwa bogate nie chcą za bardzo angażować się w tego typu konflikty. Stąd Arabia Saudyjska, stąd nasycona amerykańskimi pieniędzmi Jordania, czy który też raczej dzisiaj już nie chce przyjmować jakiejś wyraźnej tak. postawy. Nikt nie chce przyjmować do siebie Palestyńczyków bo pamiętają, co palestyńczycy zrobili najpierw w Jordanii, a potem co zrobili w Libanie Zabili króla, w, lat w latach, latach 70-tych. Jordańczycy ich przepędzili jako uchodźców po tych wojnach z Izraelem, gdzie się u nich schronili. Przepędzili ich, bo chcieli wpływać na lokalną politykę. Potem, potem dostali się do, przeszli do Libanu. W Libanie, w czteromilionowym li Libanie pojawiło się nagle milion uchodźców. Ja wiem nieco więcej, bo miałem okazję no. być przez Jakiś czas w Libanie, kilkanaście lat temu, i rozmawiałem z ludźmi, którzy tam żyją, że, że, że oni nie chcą tu żadnych uchodźców z Palestyny u siebie, bo już, bo już to przerabiali. Efektem była wojna domowa, bo chcieli, bo chcieli przejąć władzę. I naruszyłaby się struktura etniczna tego niewielkiego kraju i na, naruszyłaby się struktura polityczna. Tam jest bardzo krucha równowaga w tym Libanie. Takie domino widzę, że jedna Pre, wojna... Prezydent chrześcijański, konstytucyjnie zawsze chrześcijanin Maronita, premier bodajże Szyita, prawda, a przewodniczący parlamentu Sunnita. Zawsze tak ma być. Krucha bardzo równowaga i nagle pojawia się milion palestyńczyków, prawda? I, i chcą władzy. I chcą mieć dostęp do władzy. I w tym momencie wiedząc, że tam doprowadziło to do wieloletniej wojny domowej, bo chrześcijańskie milicje zaczęły się organizować, które nie chciały po prostu dopuścić do, 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 do tego. To do i zacz... pogromów i bronić. To się. tak, to i zaczęli się to organizować i Arabowie, prawda, w różne frakcje, tak? Więc nikt ich nie chce z tych powodów etnicznych, z powodów demograficznych, z powodów no, wiedząc do czego oni mogą dążyć, jaką delikatną równowagę w każdym państwie mogą narazić, naruszyć. W, w, w Egipcie wiele tych krajów jest małych, to nie, tylko kilka ma ropę, prawda? Wiele z nich jest małych i w nieustannym kryzysie, bezrobocie, ekonomicznym i nagle miałoby się zwalić do nich Kilkaset tysięcy Palestyńczyków, prawda? I też muszą pracować, i wezmą cudzą pracę, i tak dalej. Więc nikt ich nie chce, nie mówiąc o tym, że gdyby ich przyjęli i zasymilowali, to tym ludziom nie chciałoby się wrócić na bardzo niepewny teren Palestyny w obrębie państwa izraelskiego. Y y a krajom arabskim zależy, by nieustannie podważać prawa y y Izraelczyków do tego terenu, a tak, gdyby przyjęli do siebie Palestyńczyków, to niejako by te, pomogliby Izraelczykom te tereny odzyskać, prawda? Więc lepiej, żeby tam tamci byli tam, niech tam wojna trwa i tak dalej. Więc no pewnym, nie nastraja nie to wszystko. W pewnym sensie kraje arabskie same są winne temu, co się dzieje. Bo gdyby troszeczkę ustąpili z, to, z tym pragnieniem zniszczenia narodu izraelskiego i państwa izraelskiego i chcieli się z nim troszeczkę dogadać, może było, może dałoby się dogadać. No i to znowu się sprowadza do tego, a kto był tam wcześniej, to co już Mariusz mm -hmm. wspominał, e, ten moment, kiedy syjonizm e, ustala pewien kierunek powrotu. A, ja. e, oczywiście można powoływać się na teksty Biblii, że Bóg nam daje te ziemię. Marku, jeszcze, ja rozumiem, że intencją jednego z Twoich pytań było wniesienie się do tych różnych na szybko tworzonych interpretacji pros i próba jakby dopasowania go do obecnej sytuacji, prawda? Ja wiem, że tam odwo odwołują się niektórzy chrześcijanie do tekstów z Księgi Ezechiela, z innych ksiąg, yy, i próbują dopasować do sytuacji obecnej, że to już jest być może nie wiem, początek. Takiego politycznego Armegadonu, bo często jest ten Armegadon rozmiany politycznie, jako wielka walka, która tam wybuchnie i z tej wojny, oczywiście obronną ręką, wyjdzie państwo, wyjdzie naród wybrany, naród izraelski. Stąd wielu. Niektórzy idą dalej, od nowa świątyni. Tak, tam... stąd wielu chrześcijan. Szczególnie... Ja pewne dopasowanie mam, ale skądś. Mm -hmm. Szczególnie tych chrześcijan, taki powiedziałbym ewangelicznych chrześcijan, właśnie. Tak to postrzega w, właśnie w kategoriach religijnych, i gdzieś tam całym sercem są za państwem Izrael, cokolwiek by nie robili, to wszystko usprawiedliwią, bo jednak oni to czynią jakby z nakazu Pana Boga, z Bożym mandatem tak w ręce. Ale w, w, w jakimś sensie, jeśli spojrzymy na to przez pryzmat Ewangelii, przecież Jezus mówi, że Jego przyjście to nie będzie takie przyjście spokojne, ale będą towarzyszyły mu różnego rodzaju znaki, chociażby Wojny, konflikty, gdzie powstanie państwo przeciwko państwu, naród przeciwko narodowi, tak? I będą wojny. Mamy w księdze Apokalipsy taką myśl, że i nas rozgniewały się narody, ale i też i twój gniew, tak? Jakby dojrzał. Więc myślę, że żyjemy w czasie gniewu narodów, w czasie, kiedy wypełniają się znaki czasu, o których mówił Jezus, i no nie spodziewajmy się jakiegoś. Sielankowego zakończenia. Sielankowego zakończenia mm -hmm. czy jakiegoś właśnie mm -hmm. pokojowego porozumienia, gdzie nagle wszelkie walki, a tam szczególnie na Bliskim Wschodzie, ustaną. No nie, tak po prostu będzie już do końca świata. Ale ani jednego dnia dłużej. Tutaj się poprawi, trochę. A ja chciałem zrobić pewne odniesienie do Starego Testamentu i być może będzie to też powrót do jednej z pierwszych myśli, czy, mam, czy, czy, na, czy mamy prawo indywidualnie do samoobrony, jako narody mamy prawo do samoobrony. Ja chciałbym, żebyśmy spojrzeli na, na, na to, co na przykład obecnie robi Izrael, czy, z tymi, y, y, czy, czy to z tymi pagerami i wybuchami pagerów, gdzie zaatakowano dowódców y, y, terrorystycznej wobec Izraela organizacji Hezbollahu, jak i obecny atak na y, wejście w granicę Libanu, który pozwalał Hezbollahowi działać, żeby tam na tamtym terenie ten Hezbollah dobić. To jest to moim zdaniem coś, co się w prawie międzynarodowym nazywa taką uprzedzającą samoobroną albo prewencyjną samoobroną. I samoobronę uprzedzającą prawo międzynarodowe no, czasem dopuszcza prewencyjną mniej. Uprzedzająca to jest wtedy, kiedy, się, kiedy podejmowana jest wtedy, kiedy, ma kiedy ten, który. Atakuje w samoobronie, przekonany jest, że atak jest bezpośredni, grozi mu bezpośredni atak i jest nieuchronny. Izrael ocenił, że te wszystkie zapasy rakiet zgromadzonych przez Hezbollah są kierowane, jest ich tyle, że po prostu wszystkie będą niedługo skierowane na Izraela. Izrael postanowił zaatakować prewencyjnie, zaatakować uprzedzająco, żeby się obronić. Natomiast prewencyjna samobrona jest wtedy, kiedy atak jest jedynie potencjalny. Nie, że jest bezpośredni i nieuchronny, ale że jest potencjalny. I znalazłem biblijną, powiedziałbym, analogię do tego, co zrobił Izrael dzisiaj. To jest analogia z Księgi Estery. Kiedy Haman chciał zniszczyć Izraela. To znaczy tę taką. Bo to mi już brzmi jak, jak Hamas na przykład, tak? Ha Haman, czyli wyjaśnijmy, bo nie, nie wszyscy, którzy będą oglądać, wiedzą, czyli wysoki urzędnik króla perskiego. W Persji, gdzie była pewna mniejszość yy, prawda, religijna, żyła w postaci Żydów, yy, Haman, mając osobistą do jednego z Żydów yy, yy, urzędników królewskich niechęć, Zorganizował spisek, gdzie podsunął królowi dokument, gdzie król zgodził się, by jednego dnia wymordowano wszystkich Żydów, wymordowano wszystkich Żydów na terenie Imperium Perskiego i żeby Haman zagarnął ich majątek i tym majątkiem podzielił się oczywiście też i z samym królem. Ponieważ potem się karta odwróciła i, i, i Pan Bóg zadziałał, i, bo się okazało, że żona króla perskiego jest Żydówką, która jednak to ukrywała przed nim. Kiedy się okazało, że ów znienawidzony urzędnik jednak obronił króla w którymś momencie i król dowiedział się, że tak naprawdę uratował go Żyd, że jego żona jest Żydówką, wydał inny dekret, że, mają prawo, że Żydzi mają prawo się obronić. I Żydzi w ramach tej obrony wymordowali kilkadziesiąt tysięcy ludzi w całym Imperium Perskim. No z... Ale wymordowali tylko tych, którzy, którzy im zagrażali. Którzy mieli zrealizować poprzedni dekret, żeby wymordować wszystkich Żydów. Przy czym w pierwszym dekrecie miano zabrać cały majątek Żydom, a w drugim dekrecie Żydom nie wolno było zabrać ich majątku. Czyli nie kiero... żeby nie kierowali się Materialną korzyścią w tym wszystkim, a jedynie ochroną życia swojego. Ale było to uderzenie uprzedzające. Legalne, bo król na to pozwolił, uprzedzające. Myślę, że dzisiaj w takich sytuacjach trzeba patrzeć na legalność działań. Czy, mamy, czy są to działania organizacji terrorystycznej, czy są to organizacji państwowej? Tak? Czy atak rzeczywiście jest nieuchronny? Czy nie da się go uniknąć sposobami pokojowymi, prawda? tego konfliktu, jego eskalacji? I gdy powiesz, no ale spójrzmy na to od strony nowotestamentowej. No to, właśnie, to, chciałem to, po, to powiedzieć. To, to, to powiem, Żydzi mają Stary Testament, nie nowy. No oni i, będą patrzeć i jest, na Księgę i To Estery. jest ich problem, Andrzeju, i to jest ich problem, że oni mają cały czas Stary Testament. Ma się to do nauk Jezusa, który mówi w Ewangelii Mateusza. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami bożymi, to się ma jak pięć do oka. No, ale oni chcą wprowadzić pokój przez likwidację tych, którzy nieustannie temu pokojowi zagrażają. I realizują to metodami, które jest przed zmienić. Przepraszam. I dlatego miał tyle. Ale, ale czy w Nowym Testamencie jest napisane, że wszelka władza pochodzi od Boga i nie da darmo miecz nosi? To nie są bandyci, to są legalne władze Izraela, które. Niszczą tych, którzy chcą temu Izraelowi i Żydom, zwykłym Żydom, spuścić na nich bomby, rakiety, żeby ich pozabijać. Robią swoją y, polityczną robotę najlepiej jak potrafią, natomiast swoją religijną, której nie odrobili dwa tysiące lat temu, dzisiaj też nie odrobili, i ma się to nijak do nauki Jezusa hmm. i Nowego Testamentu. I mam nadzieję, że y, jako chrześcijanie jesteśmy w stanie trochę lepiej rozwiązywać y, dużo lepiej, dużo lepiej rozwiązywać konflikty, tak, te międzynarodowe? Wiesz co, jako częsty uczennik, uczestnik sprawy dla reportera w telewizji polskiej i widzę, jak bardzo ludzie religijni, bo każdy z nich ma w swoim domu obrazek święty i powołuje się na Pana Boga i na Pana Boga przysięga, jak się potrafią kłócić o przysłowiową pięć ziemi, o, yy, mhm. o, o, o trzy palce w namiedzy, Choć są wszyscy chrześcijanami, to yy... no, jeszcze przypomnę, że największe jednak wojny, wojny światowe to wybuchły pomiędzy krajami. Chrześcijańskimi i, chrześcijańskimi. I przykładów, tak, naj, i przykładów, i przykładów najlepszych ofiar, nie dajemy, mimo tak, naszego całego tak. nowego To jest, całego, to jest nowego obraz tego, tej interpretacji tekstu, bo to nie jest kwestia bo nazwy, bo tylko wszystko, kwestia tego, co robimy z tym, bo wszystko co, to, co nauczył Jezus. Bo I, dlatego, wszystko to, co robią I dlatego bazowanie na tym, co naprawdę uczył Jezus i nie tylko mówienie, ale robienie jest kluczem. Bo wszystko to, co robią państwa, można sprowadzić do tego, co robimy my, jako pojedynczy ludzie. Jeżeli mówimy, że państwa sąsiadujące z sobą, dlaczego tak się dzieje, że nie mogą żyć w pokoju, to ja się pytam, dlaczego sąsiedzi nie mogą żyć ze sobą w pokoju? Dlaczego się o byle co kłócą? Nawet małe, jak są chrześcijanami. I te konflikty małe przeradzają się w konflikty na taką dużą skalę, skalę międzynarodową. A właśnie tu jest ta, 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 ten początek. Wybuchła walka w niebie. Tak? Tam zaczął się konflikt, czyli pojawiło się zło, pojawił się grzech, i tak długo jak grzech będzie istniał, tak długo. Nie tak długo jeden będzie chciał pokoju, a drugi będzie chciał, a drugi będzie chciał wojny i będzie cały czas eskalował problem, tak nawet między A trzeci będzie, będzie chciał samoobrony i będzie szukał prewencyjnych uderzeń. E, i, być, i, być, dlatego, być może tak. I dlatego spojrzenie Jezusowe jest jedynym, który daje szansę przynajmniej na pokój mhm. tam, gdzie jesteśmy. Dobra, ale a, panie... również, a również zasada chrześcijańska, jeżeli tutaj nie jest ci dobrze, to idź w inne miejsce. I, i e, pewnie, że z perspektywy człowieka mówimy: A to jest mój dom, tutaj mieszkam, to jest mój kraj, dlaczego ja mam gdzieś iść? No właśnie, Bóg mówi: Bo twoje królestwo, moje królestwo jest nie z tego świata. I nieraz przychodzi nam tutaj na tym świecie zmienić miejsce, a nie walczyć, a na pewno nie tymi politycznymi, ludzkimi metodami. Ale żeby, żeby, tak, żeby tak, koledzy, za bardzo dla naszych widzów. Którzy może nie są tak głęboko osadzeni w Piśmie Świętym, też żeby nie pokazywać wszystkiego jednostronnie w tym Nowym Testamencie. To ten sam Jezus, który powiedział: Nadstaw prawy policzek, gdy cię uderzają w lewy. To ten sam Jezus, który powiedział: Włóż swój miecz do pochwy, bo kto mieczem wojuje ten odmieszak, i nie w innym miejscu powiedział, że jak, jak trzeba, to i to po prostu weź i kup miecz, jak go jeszcze nie masz. Prawda? No ale to nie był miecz do walki. No to do czego były miecze? No, w żadnym miejscu Nowego Testamentu nie znajdujemy zachęty, żeby ten miecz no, miał, bo, bo być, miał być używany. Jeśli jeszcze do walki. nie kupiłeś płaszcza, to kup. Jeśli nie masz miecza, to kup miecz na pewno był atrybutem człowieka szlachetnego, człowieka majątnego, człowieka, który... Ale był, też, ale, ale był też, nawet jeśli nie był używany, był też elementem odstraszania od ataku przez kogoś, kto być może miałby zamiar atakować, ale zobaczył miecz i przestał, prawda? Czyli czasem zbrojenie się, czasem pokazanie pokazanie, że jestem gotów się obronić. Pójdźmy wszyscy na siłownię. I, że jestem gotów się obronić. Y, y, zajęcie takiej postawy zdecydowanej y, y, może odstraszyć przeciwnika. Dzisiaj słyszałem I to taką... wcale nie jest niechrześcijańskie. Dzisiaj słyszałem taką opinię, nie wiem, czy się z nią zgodzicie, że gdyby tym światem rządziły kobiety, to tych konfliktów byłoby mniej, bo nam przeszkadza ten testosteron. Być może coś takiego byłyby, jest. Przepraszam, byłyby inne. Inne konflikty. Być może kończyłoby się to, wiecie, jakąś zwykłą bójką i ciąganiem za włosy. Ale tak całkiem serio. No, Jezus mówi o tej swojej ofercie pokoju. Tak? Mówi, pokój mój wam daje. I myślę, że gdyby świat zrozumiał, czym jest ten pokój, który daje Jezus, gdyby wszyscy ten pokój przyjęli, gdyby wszyscy, w tym też Żydzi, uwierzyli Jezusa jako Mesjasza, być może by wyglądał zupełnie inaczej. No bo w końcu, gdyby wszyscy byli pacywistami, to, to nie byłoby wojen. Ale jako chrześcijan, gdyby mnie dzisiaj posłano tam i powiedziano, spróbuj, gdybym był, nie wiem, wysokim urzędnikiem administracji amerykańskiej, a jednocześnie chrześcijaninem, prawda, i posłanem do tego, żeby, do, do, żeby zagonić ich do jednego stołu, żeby próbowali się ze sobą dogadać, to przecież nie otworzę im Biblii. Bo nie jest ani dla jednych, ani dla drugich jakimś super autorytetem. I, I to jest problem. Bo, bo jedni, bo Żydzi nie uznają, jeśli już starego Testa Nowego Testamentu, a poza tym są państwem świeckim i niekoniecznie muszą kierować się wartościami biblijnymi, a tamci mają swój Koran, który chociaż uznaje również wcześniejszych proroków, prawda, to jednak jest to Koran. Innymi słowy, co by trzeba było zrobić? Jak w każdej mediacji. Poszukać między stronami punktów wspólnych. Co ich łączy, ale też położyć na stole, co ich różni. Czy tego, co ich łączy, jest więcej, czy tego, co ich różni, jest więcej. Prawda? Jak można to, co różni, zminimalizować, to, co łączy, wynieść wyżej. Z czego ci mm -hmm. mogą troszeczkę ustąpić, z czego tamci bez utraty własnej tożsamości? Trzeba, żeby ktoś im tego typu zaproponował rozwiązania. Jezus bardzo często mówił. Napisano, cytując teksty Starego Testamentu, mówi, a ja wam powiadam. Pewne rzeczy chociażby w kwestii rozwodu, no tak zostało napisane, ponieważ na tamtym etapie pewnych rzeczy nie byliście w stanie zrozumieć, ale Jezus mówi, a ja wam powiadam, jak to było na początku, jak to można zrobić jeszcze lepiej. I, I wierzę, że w, również w naszych relacjach, również kościelnych, bo no, dzisiaj mieliśmy bardzo dynamiczną e, dyskusję e, i to piękne, pokojowych. bo, bo mo, 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 można <laughs> się z sobą pięknie nie zgadzać, e, ale uważam, że to, co e, można zrobić więcej i dalej, to nie tylko szukać tych swoich racji, argumentów e, i kompromisu, bo kompromis jest fajnym słowem, ale to jest tak naprawdę gdzieś tam ja dzisiaj tobie. Jutro mnie ustąpisz, że będziemy się tak jakoś tam tolerować i dogadywać. Mnie ale się gdyby, bardzo podoba. Jest niezłym słowem, jest lepszym niż wojna. Natomiast znowu patrząc na przesłanie Jezusa, zróbmy coś razem. Zamiast próbować tego, co moje, co mojsze, spróbujmy zrobić coś dla tych, którzy naprawdę są w potrzebie. I dlatego podoba mi się ta ocena Jezusa, ta wizja sądu, gdzie, gdzie Jezus mówi: Nakarmiliście przyodzialiście to, to są te elementy z perspektywy Bożego Królestwa takie najcenniejsze bo kiedy to robisz to nawet nie masz czasu ani chęci na jakieś inne konflikty Jeżeli widzisz ludzi wokół siebie, którzy są w potrzebie to to, to chcesz robić a innych wielu wielu innych przyciągasz do wspólnego działania i no to jest taka widzę siła jak wspomniałeś namzóobój. Pünnobój by ich pogodzić na gruncie Ewangelii, bo jedni duzy nie uznają. Ale być może należałoby się pływać na ich wspólnego ojca i powiedzieć, macie ojca Abrahama, nie przynoście wstydu ojcu. No, Mariuszu, jesteś, naszym, jesteś moim kandydatem, tak. wiesz, żeby tam się udać w misję pokojową. Jest to jeden też z elementów taki, e, gdzie Jezus nas wysyła do świata, do kościołów, sąsiadów, e, żebyśmy zamiast rozpalać te ognie racji, sprawiedliwości i sądu ostatecznego, to raczej byli tymi orędownikami pokoju, e, jakiegoś pojednania, porozumienia, wspólnego, dobrego działania dla, e, dla bliźnich i w takiej atmosferze Próbujemy dzisiaj lądować. Tak. Myślę, że rozmowa była długa i ciekawa, bardzo dziękuję. Widzą, ja dziękuję. widzą, dziękujemy za cierpliwość, jeżeli dotrwaliście do tego miejsca. <laughs> może nawet się okazało, że podzieliliśmy ten program na, na dwie części, biorąc pod uwagę obfitość dzisiejszych komentarzy. Dziękujemy, że nam towarzyszycie, zadawajcie pytania, staramy się na nie odpowiadać. No, i już teraz zapraszamy na kolejny kompas. A tam, gdzie jesteście, jeżeli możecie czynić pokój, zamiast udowadniać, zamiast kompromisować, chociaż czasem trzeba, ale, ale przede wszystkim rozsiewajmy tą Bożą dobroć, bo tego nikt nie będzie kwestionował i ona robi najlepszą robotę tam, gdzie jesteśmy. Przynosi Bogu chwałę. I niech to będzie naszym wyzwaniem, nie tylko na cały ten tydzień. Do zobaczenia następnym razem.